Wspominasz sobie teraz coś? Jak zamkniesz oczy, to widzisz tamten czas? Trudno uwierzyć. Że to mogło tak być. Byłaś bardzo dzielna, mamo. Do Rady Ministrów w Warszawie. Prowincjonalne kacyki partyjno-administracyjne u nas dopuszczają się na osobowości mojej krzywd i gwałtów, wołających o pomstę do Wszechmogącego Boga. Usiłują ukraść mi moje małe dzieci. Niesłychane. Dzieciokrady. Proszę o natychmiastową interwencję i ochronę, bo nie mam już sił czuwać we dnie i w nocy z siekierą u nogi na straży moich dzieci. Kozy 3 lutego 1955 roku. Bartłomiej Boba. No to jesteśmy w tej chwili. Cześć, mamo, wszyscy witaj. W komplecie. Cześć. Cała piątka. Wszyscy. Z przyjemnością dotykam klamki, na której się wieszałem jako dziecko. Ta sama klamka. Ta sama klamka. Już wiem od pani. Ta sama klamka. Tylko zamek jest. Nic, nie, tej rzeźby nie było, mamusiu, skąd? Tych rzeźb w ogóle tu nie było. Schody to wszystko jest nowe, mamo. Nie były tak zadbane te schody jak teraz. Mama pochodziła z bardzo zamożnej rodziny. To była częściowo rodzina szlachecka, ale dziadek już był rzemieślnikiem. I on, kochając niezmiernie moją mamę, Danutę, no to robił mamie biżuterię. I jak mama wychodziła za mąż za tatę, no to w tym wianie, które nazywali, że to księżniczki takie wiano dostawały, bo to były od najpiękniejszej biżuterii, którą dziadek robił. Mama jeszcze teraz, mając ponad 100 lat, jest piękną kobietą, a kiedyś była przepiękna. Myśmy się tym szczycili, prawda, że mamy taką bardzo mądrą, ale przepiękną mamę, Danutę, i takiego niezmiernie mądrego ojca. Urodziłem się dnia 15 sierpnia 1899 roku w Polance Wielkiej w byłym powiecie oświęcimskim, gdzie świętej pamięci mój ojciec posiadał gospodarstwo rolne, płościańskie. Pierwsze 3 klasy gimnazjum ukończyłem przed wojną w gimnazjum realnym w Białej. Po wojnie wróciłem do gimnazjum i w roku 1920 złożyłem maturę, a po odbyciu ochotniczej służby wojskowej w 8 pułku ułanów zapisałem się do Akademii Rolniczej w Bydgoszczy. Ojciec był człowiekiem na owe czasy niezmiernie wykształconym, bo miał skończone rolnictwo w Bydgoszczy. I potem w Poznaniu studiował naraz 2 fakultety, prawo polskie i ekonomię polską. Ale uznał, że jego jakaś wewnętrzny duch gna do innego świata, żeby poznać ten inny świat i na ziemię polską przynieść te osiągnięcia. W roku 1925 wyjechałem do Stanów Zjednoczonych. Pracowałem w zakładach Forda w Detroit 28 miesięcy.
Podróżowałem przez całe Stany Zjednoczone, zwiedzając uniwersytety i stacje doświadczalne. Urządzałem odczyty i wykładałem. Pracowałem przez 9 miesięcy w konsulacie generalnym w Nowym Jorku ze specjalną funkcją uczestniczenia w narodowych uroczystościach emigrantów polskich w Ameryce. W roku 1930 powróciłem do Polski. Patrzyliśmy na te drzewa, a w naszych oczach rosły. Ten okres dzieciństwa, który tutaj przeżywaliśmy jako małe dzieci, no dzieci jak zawsze są bardzo ciekawe, to ten obiekt dworu Czeczów był dla nas niesamowitą tajemnicą. A co tam się skrywa na strychu? A co tam w tych podziemiach, w tych piwnicach? A w tych rozmaitych zakamarkach, które nie były z niczym zagospodarowane, więc myśmy jako dzieci penetrowali te wszystkie zakamarki i można powiedzieć, że to była dla nas przestrzeń taka trochę zaczarowana. Nasz dom pałacu barona Czecza, w którym myśmy mieszkali, jak rodzice przeprowadzili się w związku z pracą ojca, zresztą to była już ostatnia praca, jaką mu bolszewicy pozwolili wykonywać, a że był nawet, jak to on się śmiał, rektorem, dyrektorem i nauczycielem w tej szkole, to było tylko dlatego, że oni wiedzieli, że tych ludzi wykształconych, którzy coś mogą kogoś nauczyć, nie ma. Więc niezależnie na początku, czy to są ludzie myślący po bolszewicku i czy będą to komuniści, czy jacyś tam socjaliści, to oni są potrzebni w tej chwili, a potem trzeba ich prześladować i rugować. Mam 7 lat, rodzice mieszkają w Kozach. Mam 3 rodzeństwa, 5-letnich 2 braci bliźniaków i siostrę 3-letnią. I zaczyna się okres szkolny. Myśmy podsłuchiwali, że rodzice rozmawiają i stale były sprawa nasza. No więc myśmy, jak to dzieci, cienkie ucho, cóż to takiego jest? I tu już były rozmowy właśnie, że już nastąpiło ta, w 2 kierunkach szła bolszewia. Niszczyć Kościół, niszczyć wiarę, niszczyć patriotyzm. Przecież Polska niedługo cieszyła się wolnością po zaborach, prawda? Znowu była upokorzona, znowu była inteligencja wyrżnięta lub odebrano im możliwości przekazywania wiedzy. Tato nie zgadzał się na inne wychowanie w domu, a inne wychowanie ideologiczne w szkole. I w związku z powyższym właśnie dlatego myśmy do szkoły nie chodzili. Dzieci moich do szkoły publicznej nie posyłam i deklaruję uroczyście, iż nigdy nie poślę, bo szkołę publiczną w Polsce współczesnej uważam z gruntu za nieetyczną i niemoralną. To pamiętam, że tata mówił, że nie można, żeby dzieci w szkole mówiły inaczej niż w domu.
I nie wolno dzieci narazić na to, żeby w szkole kłamały, że nie wierzą w Boga, a w domu wierzyły w Boga. Dnia 9 października 1952 roku. Ponieważ osobista rozmowa kierownika szkoły z obywatelem w sprawie natychmiastowego przysłania dziecka Bogumiły Boba do szkoły nie dała oczekiwanego wyniku, zawiadamiam, że na podstawie dekretu o obowiązku szkolnym za nieuczęszczanie dziecka do szkoły zmuszona byłam wykazać obywatela do Gminnej Komisji Oświatowej celem ukarania za rozmyślne zaniedbywanie obowiązku szkolnego. Wzywam obywatela do natychmiastowego skierowania dziecka do szkoły bądź też do usprawiedliwienia nieobecności córki w szkole. Tata pisał odwołania, w których żądał prawa do nauczania domowego. Tym bardziej, że tato znał prawo, bo studiował prawo w Poznaniu i znał przepisy prawne i wtedy jeszcze nie było wpisanego obowiązku szkolnego, tylko obowiązek nauczania dzieci. I tata, opierając się na jakichś starych ustawach, które nie zostały zmienione, uważał, że ma w pełni prawo do nauczania domowego. Jeżeli chodzi o prawną stronę mojego weta, to postanowienia konstytucyjne współczesnej Polski wyraźnie mówią o wolności sumienia i wyznania obywateli. Ta gwarancja przede wszystkim dotyczy wolności realizowania zasad sumienia i wyznania na każdy dzień życia. Na samym początku przychodziła pani nauczycielka, która mamusi wskazywała, jak prowadzić małe dziecko, bo moja matka dawała korepetycje z matematyki od 10 roku życia. I stąd moja mama jeszcze w czasie wojny przygotowała grupę dziewcząt z matematyki i z języka polskiego i z historii do matury i te dziewczęta tę maturę zdały po wojnie. Więc miała przygotowanie i dlatego mogła podjąć się nauczania nas. Nauczanie domowe było niesłychanie zdyscyplinowane. O 8:00 punktualnie musieliśmy siadać do nauki. To nie było, że kiedy wstaniemy, a kiedy śniadanie, oczywiście po śniadaniu. Ubrani, w żadnych piżamach i przy stole, książki, zeszyty na stole i zaczynała się nauka. Mama miała 3 poziomy, bo siostra, 2 lata później bracia i rok później ja, bo rok wcześniej chciałam bardzo się uczyć, no bo już rodzeństwo starsze się uczyło, no to ja też chciałam się uczyć. I tutaj mama była niesłychanie wymagającym, ale też znakomicie tłumaczącym nauczycielem. Przyznam się, że tak jak moja mama potrafiła najtrudniejsze rzeczy z matematyki od nauczania początkowego po liceum wytłumaczyć, to rzeczywiście trudno byłoby sobie wyobrazić lepszego nauczyciela. Z tym, że uczyliśmy się bardzo dużo, musieliśmy się uczyć samodzielnie. No nie dało się prowadzić na 3 poziomach dzieci, prawda, i urządzać im normalne lekcje tak jak w szkole, tylko mama nauczyła nas uczyć się. Nauczyła nas uczyć się, a później odpytywała. Ja mogłam siedzieć 5 godzin z książką i oglądać, i nikt mi nie zwrócił uwagi, że ja nic nie robię. Nie, no oglądam książkę, jak byłam małym dzieckiem i to obrazy, dzieła sztuki. No to jest oczywiste, że ja robię bardzo ważną rzecz. Natomiast tato nas nie odrabiał z nami lekcji,
Ale to, co mówił do nas, na przykład spacery z tatą i w Kozach, i w Czechowicach, to była lekcja przyrody, ale powiedziana z zachwytem dla praw natury, z wyjaśnianiem od szczegółu, dlaczego liście mają taki kształt, dlaczego ten gatunek kwiatów taki ma zapach, a dlaczego na tej roślinie pod liściem pająki robią sobie gniazdo, a nie na innej gatunku rośliny. To przepiękne opowieści przyrodnicze i takie objaśnianie świata i praw natury jako coś wyjątkowo mądrego, wyjątkowo pięknego. Ja siedzę na parapecie. Tato, dlaczego księżyc ma ludzką twarz? A tata patrzy, mówi, zobacz. Pan Bóg chciał, żeby człowiek wiedział, jak ważny jest dla niego. I dlatego jego twarz umieścił na niebie. No i odpowiedź była dla mnie jasna, czytelna. Wiem, dlaczego księżyc ma ludzką twarz. Ojciec zawsze odwoływał się do spraw ducha, do spraw wiary, do korzeni Polski. Ja wychowuję moje dzieci w najszlachetniejszym kierunku, a przepiękne ich dusze, jakie wyszły z Bożych rąk pod moją opiekę, winienem oddać Bogu jeszcze piękniejsze, bo nauczone przeze mnie pełnić wolę Bożą na tej planecie. Tato przecudnie czytał nam literaturę. Ten zachwyt dla piękna wiersza, dla melodii w czytaniu wiersza, dla rytmu. Tato czytał po aktorsku i z ogromną swadą taką. Mama czytała pięknie, ale łagodnie. Mama znakomicie znała języki obce, więc brała i od razu czytała po polsku, książkę po francusku. Brała książkę niemiecką, czytała od razu po polsku. Nas to bawiło bardzo, że możemy się bawić, a dzieci idą do szkoły najpierw, ale potem zaczęło nas to troszkę boleć, bo zaczęliśmy być przez część z tych dzieci, które były przez rodziców wychowywane w duchu komunistycznym, a z drugiej strony myśmy byli dla nich dziwolągami, prawda, jakimiś, a z drugiej jeszcze strony ci nauczyciele, którzy byli w duchu bolszewickim, no, komunistycznym wychowywani czy zmuszani do prezentowania takiej myśli i takiej ideologii, oni niejednokrotnie te dzieci namawiali do tego, żeby nam dokuczały, mówiąc delikatnie. Któregoś dnia stałyśmy z mamą, mama była w sklepie, a ja stałam przed wystawą. I chłopak ubił kulę z takiego mokrego śniegu i uderzył mnie tą kulą. Dzieci powiedziały, kto mnie uderzył. Mama poszła ze mną do szkoły i nauczyciel pytał tego chłopca, dlaczego mnie uderzył. A ona to powiedziała, bo ona do szkoły nie chodzi. Tatę pozbawiono pracy z powodu tego, że krzyże wisiały, tata chodził do kościoła, załoga za nim i odebrano mu prawo do pracy, więc te warunki materialne były niesłychanie trudne. Często żeśmy głodowali, jak już ojcu odebrali prawo do pracy i wpadaliśmy w anemię i różne tam choróbska. No i mama poszła do takiego sklepu i tam była taka piekarnia mała, i ten piekarz powiedział, że nie sprzeda ani nie da mamie chleba, bo przyjdą ubecy i go pobiją, tak jak kiedyś jego ojca czy kogoś. No i mama go prosiła, że jest czworo małych dzieci i nie mamy chleba. Mama miała taki pierścień z brylantem, z dużym. Ja pamiętam, że zdjęła ten pierścień, a on, czy to dwa bochenki chleba za ten pierścień z brylantem, tam ilość karatowym dał ten, czy jeden bochenek grunt, że wyrzucił na trawę taką z tyłu tej piekarni.
Mama porwała ten bochenek i prawie ze łzami w oczach szczęśliwa, że ma co nam dać jeść. I tak wyglądało niejednokrotnie ratowanie nas przed głodem, bo ludzie bali się do nas podejść. Jak baśń to brzmi. Taka noc, my siedzieliśmy w czwórkę pod pierzyną, tacy trzęsący się z zimna. Nie było węgla, nie było żadnej możliwości zagrzania nas. I słychać skrzypienie kół na śniegu. I takie walenie w drzwi na dole do pałacu. Tata zszedł i to uczeń taty z liceum mówi tak, ja to doskonale pamiętam. Profesorze, baba mnie obudziła. Śniło jej się, że profesorowi zamarzają dzieci. I kazała mi zabrać furę węgla i wieźć do profesora. No to żem przywiózł, to było, nie wiem, może druga, może czwarta w nocy, nie wiem kiedy, ciemna noc. Pamiętam, że mama zapaliła w piecu i pamiętam, jak my w czwórkę siedliśmy przy otwartych drzwiczkach pieca i grzaliśmy się po prostu, takie szczęście. No ciepło, to ciepło z tych otwartych drzwiczek pieca rozchodziło się, to znów takie piękne wspomnienie. Były też takie sytuacje, to pamiętam, to było w zimie. Szalała wtedy ta grypa ze Związku Radzieckiego i myśmy się też pochorowali. Tak, żeśmy parę miesięcy nie wychodzili z domu. No i ojca znowu ciągle na jakieś przesłuchania, ciągle ojciec gdzieś ginął. Nie było go i była taka pani, która jak dowiedziała się, że my jesteśmy chorzy, a ojca nie ma, to przyniosła, pamiętam, taki gliniak, w którym były stopiona słonina z tłuszczem i przyniosła nam kawałek chleba. Ten zapach tej słoniny świeżej i to my, wygłodzone dzieciaki, no to ja to pamiętam do tej pory. No i ona potem wyszła z domu, ale ci ubecy, którzy siedzieli w tych samochodach bolszewickich, no to oni ruszyli za nią, no to tak kopali i bili tą kobietę za to, że przyniosła nam to jedzenie, że krew była na tym śniegu. Ojciec, który pracował kiedyś w dyplomacji przed wojną w Stanach Zjednoczonych, no był permanentnie przepytywany, co w tej Ameryce robił i represjonowany w sposób dotkliwy. Te represje przenosiły się oczywiście na rodzinę, która była świadkami tych represji. Przychodziło dwóch lub trzech panów. Oni oczywiście w takim w pełnym rynsztuku uzbrojeni z tymi karabinami maszynowymi i ojcu kazali się ubierać. I w takiej eskorcie ojciec wychodził na przesłuchania. Czasem dłuższy czas niż jeden dzień nie wracał. Więc myśmy żyli w takim lęku o tatę, że tato nigdy do nas nie wróci.
Oczywiście wiedzieliśmy, że ojciec jest w procesach sądowych. Ciągle czekaliśmy na ten wynik sądu, na to odniesienie się. Nawet rodzice nam dokładnie opowiadali i między innymi chyba nawet czytali te pisma, które szły do sądu jako uzasadnienie. Odwołanie do kolegium przy prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie. Odwołanie moje tym uzasadniam, że ustawa z roku 1919 nigdy i przez nikogo nie była interpretowana w tym duchu, że zmusza ona bezwzględnie do posyłania dzieci do publicznej szkoły. Przeciwnie, nauczanie prywatne było u nas zawsze praktykowane i dobrze widziane przez władze państwowe. Kolegium przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie po rozpoznaniu sprawy Bartłomieja Boby, obwinionego o to, że jako ojciec nie dopilnował troje dzieci, skutkiem czego nie uczęszczają do szkoły od roku 1953, orzeka uznać Boba Bartłomieja za winnego zarzuconego mu czynu. Może my nie doświadczaliśmy tej grozy sytuacji i tej grozy represji w taki sposób jak nasi rodzice, ale jednak odczuwaliśmy, że coś takiego bardzo trudnego się dzieje. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bielsku prosi o przeprowadzenie szczegółowego wywiadu społecznego w rodzinie Boba Bartłomieja. Należy dokładnie zbadać warunki bytowe wymienionej rodziny, podać przyczyny, dla których troje dzieci nie uczęszcza do szkoły i przedstawić wniosek odnośnie umieszczenia dzieci w domu dziecka i odebrania rodzicom władzy rodzicielskiej. Pozbawiono rodziców praw rodzicielskich i wtedy była sytuacja naprawdę wyjątkowo dramatyczna. Ubowcy przyszli po moją siostrę i moich braci z karabinami i wtedy tata, kiedy powiedzieli, że bierzemy dzieci, na ścianie w naszym dużym pokoju wisiała makatka, na tej makatce wisiał obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, a pod nim szabla damasteńska. I wtedy nasz tata, jak zawsze był opanowany i bardzo kulturalnie zwracał się do ubowców, podbiegł do ściany, wyrwał szablę z pochwy i po prostu ryknął. To nie był krzyk, to nie było powiedzenie, tylko po prostu ryknął. Dzieciokradę. Jak szermierz założył rękę lewą do tyłu, podniósł rękę z szablą i ruszył do boju. I w tym momencie panowie, którzy mieli broń ze sobą i pistolety i pepechy, z wrzaskiem rzucili się do drzwi biegiem tymi schodami. Zbiegli i na przełaj przez gazon przebiegli. Myśmy to czuli, że życie naszego ojca, naszej matki, to jest w zasadzie coś takiego, co może być, a nie będzie. I myśmy nie rozumieli najpierw, że oni postawili się, że to nauczanie domowe, że te wszystkie sądy o nas, bo to było 19 rozpraw różnych, że my w tym jesteśmy zawieszeni w jakiś taki sposób, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Czuło się jednak grozę tych czasów. Ja pamiętam, jak tata nam mówił, żebyśmy pamiętali, że gdyby
stało się tak, że jego zabiją, a nas wywiozą, bo mówiono tacie, że nas wywiozą w głąb Rosji, to żebyśmy nigdy nie zapomnieli, że jesteśmy Polakami, że jesteśmy katolikami, żebyśmy tego nigdy nie zgubili w sobie. Przyszła cała chmara ubeków, część z nich to byli młodzi chłopcy. Nas rozstawili w rogach tego dywanu, czwóreczkę naszych małych dzieci. Kazali nam trzymać ręce do góry, albo w bok, albo z przodu tak. Jak którymś ręce opadły, to wtedy lufą pepechy i bratu ugięły się nogi i klęknął. To podszedł do niego ubek, który stał przed nim. Złapał go lufą za paseczek od spodni i podniósł go, postawił, bo ty nie będziesz klęczał, ty nie będziesz siedział, ty masz mieć ręce do góry czy ręce na bok i masz stać na baczność. No i teraz fizjologia zadziałała. Myśmy prosili, żeby nas puścili, żebyśmy mogli pójść do ubikacji. Nie, rozkaz jest, macie tu stać. Na to wszystko przyszedł ojciec. Tak popatrzył i mówi, matko, proszę wziąć dzieci, umyć je, oporządzić, żeby były... I taką miał powagę w sobie, że ci ubecy, którzy to były... Czasem miałem takie wrażenie, że to są ludzie bez serca, że to są ludzie, którzy potrafiliby najgorszą rzecz zrobić bez mrugnięcia oka. Tak stali, patrzyli na siebie i mama nas zgarnęła i poszliśmy tam do ubikacji, no i myła nas i jakoś tam przebierała, żebyśmy mogli. Pamiętam też taką sytuację tu z tego pokoju, kiedy tata przyjechał skądś i było ube i tata mówi, Danusiu, ale nie zrobiłaś panom herbaty? I mama odeszła od ściany, myśmy mieli tak stać na baczność i żaden z panów robiących tak zwaną rewizję nie zaprotestował. Zaczął coś mówić do nich. Ja byłam małą dziewczynką wtedy, bardzo małą. Coś o Polsce i o Matce Bożej. I nagle jeden się zerwał, rozpłakał się i wybiegł tymi drzwiami. W wyniku pisma mojego ojca do Rady Ministrów przyjeżdża delegat Rady Ministrów do nas i zarządza egzamin. Bielsko-Biała, dnia 23 maja 1955 roku. W związku z poleceniem Sądu Powiatowego w Bielsku-Białej, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej wydeleguje do obywatela obywatelkę Kuśnierz Stanisławę, nauczycielkę szkoły podstawowej w Huciskach, obywatelkę Mrózek Wandę, nauczycielkę szkoły podstawowej w Czechowicach, celem przeegzaminowania dzieci Bogumiły, Bogusława i Bogdana Bobów. Widzieliśmy, że ta komisja była zdumiona, że my jesteśmy, że pamiętam, takie były panie w komisji, które mówią, ale oni to już są na poziomie nie tam, już nie pamiętam, pierwszej, drugiej czy trzeciej klasy, ale o wiele wyżej. Komisja egzaminacyjna skierowana do domu małżonków Boba, przeegzaminowała ich dzieci i oceniła, że dzieci te posiadają wiadomości dobre, a nawet bardzo dobre, z zakresu tych klas podstawowych, do których powinny były uczęszczać. Sąd doszedł wtedy do wniosku, że brak jest podstaw do odebrania małżonkom Boba władzy rodzicielskiej, gdyż ani nie nadużyli tej władzy,
ani nie można stwierdzić, że w sposób rażący zaniedbali swe obowiązki rodzicielskie. Po orzeczeniu sądu i zdaniu egzaminu mojej siostry i moich braci sprawa została uspokojona. Nikt już nie zgłaszał pretensji o to, że nie chodzimy do szkoły. Mogliśmy się uczyć w domu. Potem z konieczności zostało zmienione mieszkanie. Przeprowadziliśmy się do Czechowic-Dziedzic. Koło 60 roku, wykonując swoje obowiązki służbowe, dyrektorka szkoły zgłosiła, że nie chodzimy do szkoły i sprawa znowu wróciła na wokandy sądowe. I było kilka procesów. Sąd Najwyższy skierował sprawę z powrotem do sądu w Bielsku i tam sędzia Baranowski, nie zapomnę jego nazwiska, zadecydował dla dobra dzieci, łamiąc ustawę, przeprowadzenie egzaminu. Były to dla nas ogromne stresy. Natomiast rodzice, jak nas przygotowywali do tego, szczególnie mama, to mówiła: pamiętajcie, to nie są dobrzy ludzie, którzy chcą dla waszego dobra. Więc nie dajcie się im sprowokować, żeby nerwy wasze przysłoniły wam normalne myślenie, żebyście mogli rozwiązywać zadania, żebyście mogli odpowiadać. Wyznaczono tam szkołę w Krakowie. To była szkoła przy ulicy Dietla, taki potężny obiekt z czerwonej cegły, gdzie ze wszystkich przedmiotów, nawet z prac ręcznych, pamiętam, bo taki był przedmiot, zdawaliśmy te egzaminy. Ja zdawałam egzamin z 6 i z 7 klasy. To przyznam szczerze, że było dla mnie bardzo dramatycznym przeżyciem, no bo dlatego, że była nagonka, że tak jakby przyszła instrukcja, że ten egzamin ma być trudny, to pamiętam, że pytania, komisja siedzi tam, iluś nauczycieli, pani dyrektor, pytania zaczynały się: tego wiedzieć nie możesz, bo nie chodziłaś do szkoły. I jak ja odpowiadałam, na przykład fizyki, uczyłam się razem z moją siostrą i braćmi, czyli miałam większą wiedzę niż poziom 7 klasy. To było: a co ona opowiada? Przecież to jest program liceum. Co ona opowiada? Co to znaczy? To była jedna wielka nieżyczliwość i powiedziałabym takie znęcanie się nad dzieckiem. Czas naszej nauki programu liceum jest nadal nauczaniem domowym. Nadal uczymy się w domu. Z tym, że przyznam, że Bogusia uczy się znakomicie i z pełną odpowiedzialnością, a moi bracia i ja z mniejszą pilnością, to zdecydowanie. Kiedy Bogusia ukończyła 18 lat, podeszła do matury eksternistycznej. Egzamin przebiegał w wyjątkowo nieżyczliwej atmosferze. Zdecydowanie możemy przypuszczać, że już służby specjalne zadziałały odpowiednio, że ta osoba ma nie zdać matury eksternistycznej. Bogusia nie zda. Natomiast w rok później zdała bardzo dobrze i dostała się na studia na Akademię Medyczną. Moi bracia oblali ten egzamin eksternistyczny. To były egzaminy w Katowicach, w jednym z techników katowickich, wyznaczonych przez sąd. Myśmy od samego początku widzieli takie bardzo negatywne, złe nastawienie do nas i chęć jakiegoś takiego zastraszenia nas. Zadawali takie szybko pytania, że myśmy ich nie mogli zrozumieć. A potem nas zaprosili i dowiedzieliśmy się z bratem, że z wszystkich przedmiotów wykazaliśmy się zerową wiedzą. Myśmy tacy, no powiedzmy sobie, bardzo załamani z bratem schodzili i jeden z członków tej komisji takim roztrzęsionym głosem mówi do nas tak: kochani chłopcy, jest decyzja komisji,
że nigdy, i to mogę wręcz pod przysięgą powiedzieć, że nigdy nie zdacie żadnej z klasy ani matury eksternistycznie, bo to już były eksternistyczne zdawania. Nigdy. Jest jedno tylko wyjście. Idźcie do ciężkiej pracy fizycznej i możecie wtedy jako robotnicy, jako ten plebs, możecie prosić swojego jakiegoś dyrektora, czy kierownika, czy gdzie tam będziecie pracować, żeby wam dał skierowanie, że chcecie się uczyć w szkole dla pracujących. Poszliśmy rzeczywiście do ciężkiej takiej pracy, do pogotowia ratunkowego. W ten sposób rozwiązał się problem szkolny nasz, no bo w szkole dla pracujących już zdaliśmy matury, no i potem droga na studia. W Czechowicach, jak już mieszkaliśmy, dyrektorka sąsiedniej szkoły mówiła, że jej kaktus wyrośnie na ręce, jak ktokolwiek z nas będzie miał średnie wykształcenie, a tymczasem wszyscy mamy wyższe. Jak ja zdałam maturę, historia nauczania domowego się nie skończyła, ponieważ urodziła się moja najmłodsza siostra, Bożenka, i kiedy ją objął obowiązek szkolny, Bożenka dalej nie poszła do szkoły. Rodzice dostali zgodę na nauczanie domowe. Kiedy ja się pojawiłam, to moje starsze rodzeństwo już było dorosłe. Między mną a najmłodszą z rodzeństwa siostrą jest aż 18 lat różnicy. Pamiętam, że uczyłam się od urodzenia, że nauka u nas w domu była jakimś takim zupełnie naturalnym zajęciem i to podawanie wiedzy było przy każdej okazji. Rodzice byli mistrzami motywacji, tak z perspektywy lat, bo oczywiście tego nie czułam, będąc dzieckiem. Ja to ceniłam to wszystko po latach, odczuwając pozytywne skutki tej edukacji. Ale kiedy to się działo, to ja się buntowałam, czułam się odmieńcem, wstydziłam się tego, że nie chodzę do szkoły. Dzieci lubią być w grupie, lubią być podobne do innych dzieci. Bo teraz jest inaczej, teraz dzieciaki edukacji domowej mają swoje środowisko, są całe grupy rodziców, właściwie to już jest w tysiącach w Polsce, ile w tej chwili jest dzieci w edukacji domowej, a myśmy byli niestety jedyni. Reżim tak nam dokuczał, więc no nikt nie chciał dołączyć do tych cierpień i też tak samo obrywać, prawda? Ja pamiętam takie przykrości. Namalowano nam kałem na drzwiach K plus M plus B w okolicach Trzech Króli. I pamiętam, jak tatuś poszedł to zgłosić, zabrał mnie ze sobą, bo to właśnie też była szkoła życia. I zgłaszał to na policji i tam na maszynie pani pisze, ojciec mówi, w tym i w tym dniu posmarowano nam drzwi gównem. Taki bardzo elegancki pan, prawda, proszę sobie wyobrazić. Biała koszula, muszka, bo ojciec zawsze nosił muszki. Kamizelka, marynarka. I taki no po prostu niebywale nobliwy człowiek z taką dykcją aktorską mówi gównem. Nie? Pani pisze tam, no i w tym dniu temu i temu panu napisano ekskrementami na drzwiach, a ojciec głośni. Łaskawa pani, prosiłem użyć takiego staropolskiego słowa gówno, łaskawa pani, gównem popisano mi drzwi. Ja pamiętam, że tata chodził tutaj, czytał nam Angelego Słowackiego, a jak kłóciliśmy się, czy pamiętacie, tata stawał tutaj w drzwiach, tak? I mówił, siedzi ptaszek na drzewie i ludziom się dziwuje. Ja tego wiersza się nie... To Asnyka, tak? A ja i... to do dziś pamiętam. Ja też to pamiętam. Siedzi ptaszek na drzewie i ludziom się dziwuje, że najmędrszy z nich nie wie, gdzie się szczęście znajduje. Bo szukają dokoła, tam gdzie nigdy nie bywa. Pod im leje się z czoła, ciel im stopy rozrywa, trwonią życia dzień jasny, na zabiegi i żale, tylko w piersi swej własnej nie szukają go wcale.
Nienawiści i kłótni wydzierają coś sobie, aż zmęczeni i smutni idą przespać się w grobie. Tak więc siedząc na drzewie, ptaszek dziwi się bardzo. Chciałby przestrzec ich w śpiewie, lecz przestrogą pogardzą. Nasi rodzice zrobili sobie misję swojego życia, bycie rodzicami. I ojciec to zawsze nazywał walką o duszę dziecka polskiego. On uważał, że nawet te wszystkie jakby ofiary, które my ponosimy, czy te cierpienia, których doświadcza rodzina, są w imię właśnie tego aksjomatu, prawda? Że jest jakaś nadrzędna wartość, o którą warto się bić. Jakieś dzieci przyszły do parku, wiesz? Gdzie on tam chce połazić? Do sadzawki. Ja zauważyłam, że ty lubisz patrzeć na dzieci. Ten mały chłopiec coś chce. Czy chce pokazać, że potrafi tym obrzeżem chodzić, a tym nie wolno. A chyba nawet mu pozwalają. To jest dziewczynka, zobacz, ma długie włosy. To jest dziewczynka. Chodźmy. To się za długo napatrzymy.